dobry! Witam się z Wami w kolejnym vlogu na kanale Holinek. Słuchajcie, dzisiaj witam się z Wami z kuchni. Będę sobie do Was tutaj gadać i rozmawiać, czy jak to tam, słuchajcie. Bo dzisiaj mam taki znowu kulinarny dzień, a Wy wiecie, że ja lubię w kuchni, nie? Więc zaczęło się od śniadania. I ja naprawdę miałam w planie zacząć nagrywanie już od tego śniadania. Ale dzisiaj moi chłopcy, no jeden to do szkoły nie chodzi, bo są matury, drugi szedł tam dużo później, mówię, dobra, niech śpią, nie będę się tutaj, wiecie, spinać. I zrobiłam, słuchajcie, dzisiaj pierwszy raz jakiegoś takiego wymyślnego omleta. To znaczy wymyślnego, niewymyślnego, bo oczywiście przepis znalazłam gdzieś tam w necie, ale nie na polskiej stronie żadnej, więc i mówię ciągle, muszę spróbować, muszę zjeść coś takiego, wiecie. Ja w ogóle lubię bardzo jajka na śniadanie pod każdą postacią. I zrobiłam dzisiaj, słuchajcie, takiego omleta, przepyszny, naprawdę polecam Wam. Został mi jeszcze, bo nie dałam rady zjeść całego, słuchajcie, mimo że okroiłam już jakby skład, który był podany w oryginalnym przepisie. I wiecie, co zrobiłam? Namoczyłam garść, około 50 gram płatków owsianych. Namoczyłam mniej więcej 100 ml mleka tam wlałam. Słuchajcie, i zostawiłam tak na 10 minut. Miałam taką niewielką cukinię. Cukinię umyłam, razem ze skórką starłam na tarce na grubych oczkach. Posoliłam i też odstawiłam na 10 minut. W międzyczasie w miseczce rozbebłałam sobie, roztrzepałam dwa jajka. Doprawiłam trochę solą, pieprzem, tak jakbym robiła, słuchajcie, jajeczniczkę. I oprócz tej cukinii jeszcze dałam, słuchajcie, paprykę czerwoną. Ja paprykę czerwoną uwielbiam, szczególnie właśnie w jakichś takich omletach, na kanapkach. No i oczywiście nie byłabym sobą, gdybym pominęła tutaj pietruszkę zieloną. W ogóle, wiecie, u mnie na przykład jak ja jem rosół, to on średnio przypomina rosół, bo po prostu uwielbiam pietruszkę zieloną i gdzie tylko mogę, to ja osobiście ją jem. No i słuchajcie, jajka roztrzepałam, wrzuciłam te namoczone płatki, bardzo mocno odcisnęłam sok z tej cukinii, wiecie, ona wodę puściła po tych 10 minutach, a jeszcze w to rzuciłam właśnie drobno pokrojoną w kosteczkę paprykę, to mocno oddusiłam, dodałam do tego jajka, do tych płatków, wymieszałam garść zielonej pietruchy na patelnię. Słuchajcie, wyszedł mi naprawdę bardzo duży i zobaczcie, taki dosyć gruby omlet. Nie dałam rady go zjeść całego. Oczywiście ja nie wyrzucę, ja to sobie zjem na kolację. Ale naprawdę powiem Wam, że chyba takie bardzo wartościowe to śniadanko, bo i płatki, które dały nam błonnik, i no mleko tam było, tak, jajka, czyli białko, cukinia, która jest w ogóle takim chyba dość jednak mało docenianym warzywem, a ma naprawdę sporo właściwości takich, wiecie, zdrowotnych. Cukinia, wiem, że bardzo mocno też wpływa na obniżenie ciśnienia, jakąś taką regulację krążenia. Więc uważam, że bardzo, bardzo fajne śniadanko, jeśli lubicie takie rzeczy sobie robić i też w sumie szybko dosyć się to robiło, to naprawdę polecam Wam, jest teraz sezon na, wiecie, właśnie jakieś takie świeże warzywka. Możecie dać tu jeszcze więcej różnych składników moim zdaniem, nawet jakbyście starli sobie marchewkę na tarce, czy nie wiem, czy jak ktoś ma taką potrzebę, to nawet jakiegoś, wiecie, małego ziemniaka czy coś, to... No rewelka. Naprawdę polecam Wam, nie podam Wam ile czego dawałam, no tylko te płatki, 50, mniej więcej 55 gram chyba na i 100 ml, nie gram, gramów, 55 gramów, Monika, gramów, a ja tak, wiecie, chcę czasami powiedzieć ładnie, nie zawsze wychodzi to i to jest naprawdę niełatwe. Mówić do, wiecie, no do kamery. Gdybym widziała tego kogoś, a tak to muszę sobie Was wyobrażać, że Wy mnie oglądacie. No, także 55 gramów mniej więcej, no, tych płatków górskich, 100 ml mleka, mała cukinia, dwa jajka,
papryka na oko, pietruszka zielona, jak lubicie, na oko. Może być szczypiorek, może być koparek. Co kto lubi, słuchajcie, róbcie i bawcie się kuchnią. I słuchajcie, nie uwierzycie. Pamiętacie, jak w którymś z tych vlogów obiecałam Wam przepis na ten przepis? Nawet nie tyle co przepis, tylko że będę robić ten sernik taki kokosowy, sernik Raffaello. No i w następnym vlogu tłumaczyłam się Wam, że jednak go chyba nie zrobię, bo posiałam przepis. I ja go nie posiałam, bo ja wiedziałam, że coś, co jest gdzieś tam wychwalane, bardzo polecane, to ja gdzieś zawsze to kamufluję. I ja ze swoją pedantycznością byłam przekonana, że mam po prostu zrobionego screena w telefonie tego przepisu. No ale że go nie miałam, mówię, no dobra, pal 6. Usuwałam galerię, pewnie poszło w niezapomniane. Ja już go od razu wpisałam, słuchajcie, do mojego przepiśnika. Do mojego zeszytu takiego, jednego z ważniejszych w kuchni. To jest mój. No i dzisiaj zrobię ten sernik. Ja, słuchajcie, będę się jutro widziała z moim tatą, jadę do niego, bo mnie tam po prostu poprosił, żeby podjechać samochodem, porobić takie, wiecie, większe zakupy i będziemy się widzieli, więc stwierdziłam, że miło będzie gdzieś tam przy okazji sobie jakiś kawałeczek czegoś dobrego zjeść. Mój tato ogólnie bardzo lubi ciasta robione przeze mnie. Nieraz, wiecie, jak nie chcę jechać, że tak powiem, z przysłowiową gołą ręką i kupię coś gdzieś, to on od razu to wyczuwa, mówi, ale ty tego nie piekłaś. No nie piekłam, ale ten spróbuję, nigdy jeszcze go nie robiłam, słuchajcie. Fajnie brzmiał, laski zachwalały gdzieś tam, ja sobie to spisałam. Sernik, słuchajcie, Raffaello, a że ja lubię kokosy. Ja w ogóle, zapytajcie mnie, czego ja nie lubię. Nawet kiedyś nie lubiłam, wiecie czego? Bardzo nie lubiłam, ale to bardzo, skórki pomarańczowej. Ale stwierdziłam, że jak się kupi dobrą jakościowo skórkę i nie ma ona w cieście kawałków wielkości orzecha, to i skórkę pomarańczową już nawet chyba lubię. Bez sensu w ogóle, słuchajcie. Znowu w ogóle zaczęłam walczyć z piciem mojej wody. Masakra. Człowiek mobilizuje się, pracuje nad czymś, a potem, widzicie, przychodzi jakiś taki moment i... A gdzie woda? Zaczęłam to czuć, słuchajcie, po pierścionkach, nie? Oczywiście, więc dzisiaj już prawie litr jest za mną, a jest godzina 13, więc nie jest źle. Jeszcze przynajmniej litr powinnam wypić, a że moja mięta ogólnie pięknie się rozrasta, no to teraz sobie piję wodę z miętą. Aniołeczki moje kochane, więc dzisiaj będę robić sernik w małej blaszce. Nie wiem, jak ja już tu sobie docięłam spód i jeszcze muszę sobie dociąć boki. Nie wiem, anioły, jak mi to wyjdzie, bo jest to blaszka, która się nie otwiera. A chyba nie chce mi się jakoś specjalnie bawić w ranty. I stwierdziłam, że spód wyłożę, wiecie, dociętym papierem. Za chwilkę sobie jeszcze dotnę na boki i powinno być. Średnica mojej blaszki to 18 cm. No i przepis mówi nam, że spód tego sernika powinien składać się z 140 g herbatników zmielonych, 20 g wiórków kokosowych i 70 g masła. Ja sobie, aniołeczki moje, zmiksowałam już herbatniki, dorzuciłam tutaj ten kokos. Nie muszę Wam mówić, jak to pachnie, nie? Herbatniki maślane i kokos. No, wrzuciłam tutaj kawałki masła, dam sobie jeszcze chwilę, żeby to chwilkę tak poleżało, dlatego że masło wyciągnęłam dopiero z lodówki, więc wiecie, jak ono tak chwilkę puści temperaturę, to no to będzie mi się lepiej po prostu ugniatać. No i to jest nasz spód. Spód mamy wyłożyć do formy. Jeśli chodzi o tą masę typowo twarogową, no to przepis mówi nam, że potrzebujemy 600 g twarogu sernikowego, jedno jajko, 70 g cukru, 80 ml mleczka kokosowego z puszki, takiego wymieszanego. Ja, słuchajcie, nie używam mleczka kokosowego, raczej nie robię tych takich przepisów typu jakichś zup tajskich i tak dalej na słodko, bo u mnie po prostu
średnio lubimy. Ja chłopcy to w ogóle kiedyś na próbę robiłam taką zupę, wiecie, to była jakaś taka zupa kokosowa, ale chłopcy... A ja tak, wiecie, zjadłam na siłę, bo jedzenia nie wyrzucam, więc średnio mi takie te słodkawe zupy. I kupiłam takie mleczko w kartoniku, tu jest 200 ml. Myślę, że się też nada, nie? No, no to 80 ml tego mleczka kokosowego, 30 g wiórek kokosowych i polewa będzie, bo na to jest taka polewa, 60 g białej czekolady i 40 g śmietanki 12 lub 18%. I tą śmietankę z białą czekoladą roztopioną wymieszać i to należy jeszcze wylać na taki jeszcze ciepły ten sernik. Przyozdobić można kuleczkami Raffaello, tych kuleczek nie mam. Trochę tam symbolicznie, wiecie, posypię kokosem. No i co? Zobaczymy. Twaróg, jajka, wiórki, cukier, roztopiona czekolada i mleczko kokosowe. Zmiksować, wylać na spód. Ja tutaj mam, słuchajcie, jakiegoś... A tutaj na ciepły sernik wylać śmietanę wymieszaną z mleczkiem kokosowym. Jako polewę. Aha! Czyli polewa nie będzie ze śmietany i białej czekolady, tylko... A, nie napisałam. A, już wiem! Polewa będzie się składała z 40 g śmietany 12 lub 18% i do tego trzeba dodać 2 łyżki mleczka kokosowego. Czyli ta biała rozpuszczona czekolada będzie w naszej masie sernikowej, a sama polewa będzie, słuchajcie, mleczko kokosowe plus 2 łyżki, plus śmietana 12 lub 18% w ilości 40 gram. No dobra. Piec w temperaturze 160 stopni 70 minut. Na ciepły sernik wylać śmietanę wymieszaną z mleczkiem kokosowym jako polewę. Trzymać w lodówce około 8 godzin. Czyli jak zrobię dzisiaj, to do jutra będzie się działo w lodówce, przyozdobić wiórkami i kulkami Raffaello. Czyli słuchajcie, reasumując, nasza masa to 600 g twarogu sernikowego, jedno jajko, 70 g cukru, 80 ml mleczka kokosowego, najlepiej z puszki, ja mam w kartoniku, 30 g wiórek kokosowych i 60 g białej rozpuszczonej czekolady. I to wszystko wymiksować, wlać na nasz spód, piec 160 stopni 70 minut i na ciepły sernik wylać śmietanę, czyli 40 g śmietany 12 lub 18% z 2 łyżkami mleczka kokosowego. Dobra, to się nagadałam, a teraz biorę się za robotę. Słuchajcie, wymieszałam to masło z tymi herbatnikami i z tym kokosem. Ja nie wiem, czy nie lepiej byłoby, żebym to masełko dała roztopione. Ale myślę, że jak tutaj ładnie ugniotę, to będzie spoko. Pachnie nieziemsko, jak się domyślacie. Więc to chyba nie może być niedobre, nie? Ale jeżeli mi to ciasto zasmakuje i będę jeszcze je tam kiedyś robić, to chyba sobie to masełko, słuchajcie, roztopię po prostu. I on tutaj zaraz tak rozłożę równo, ugniotę i... I chyba będzie git. No bo wiadomo, że jak ono nabierze temperatury, to się gdzieś tam wszystko ładnie zasklepi. O, ale tu jest ok. Ja sobie, słuchajcie, docięłam te boki z papieru do pieczenia, żeby mi się tam ładnie trzymało przy wykładaniu. Przykleiłam to po prostu na ociupinę masła do blaszki i już, nie? No dobra, spód mamy, spód odstawiam i zaczynam robić masę główną.
słuchajcie, piekarnik już się nagrzewa. Jak tylko dostanę zielone światło do wstawienia naszego sernika, mojego sernika do piekarnika, no to zaraz go wstawiam i 70 minut będzie siedział w piecu. Ale myślę, że będzie dobry, bo wiecie, jak tak, o, to co kapło, tą masę posmakowałam, to nie będzie słodki aż taki. Nieraz wiecie, te serniki są takie mocno słodkie, a ten będzie taki akuratny, więc dam Wam znać, jak smakował na koniec filmu pewnie. Słuchajcie, serniczek się pieszy, a ja chciałam Wam pokazać, jak moje postępy w moim ogródku balkonowym. Zobaczcie, koperek, dzisiaj jest 10 dni od momentu wysiania. Już się pojawił po 7 dniach. Wszyscy mówią, że to bardzo szybko. Nie wiem. Podlewałam, w ogóle jak padał u nas deszcz, to ja zebrałam sobie do podlewania moich roślinek, słuchajcie, trochę deszczówki. No bo chcę im dać wszystko, co najlepsze. Pietruszka jeszcze nie wzrasta. Pietruszka 2 tam pisało do 3 tygodni. No ale przy koperku też była taka informacja. Koperek daje już radę. No, miętka moja. No i królowe moje teraz, słuchajcie. Ta-dam, już wyraźne, słuchajcie, owocki. Tu i tu. I tu. Ja tutaj moją sadzoneczkę wystawiam, słuchajcie, ale tutaj już mam. Widzicie? Piękna czerwona. Co prawda jest czerwona tutaj z tej strony, tu jeszcze troszkę, myślę, że dzień, dwa i gotowa. I w sadzonce mojej tutaj na dole już chyba dwie takie mam, więc tutaj już się owocki jakieś też robią, więc wiecie, jak się cieszę. Na noc oczywiście moje roślinki wędrują do domu, bo u nas w nocy jeszcze około 2 stopni, natomiast tej doniczki nie ściągam. Okrywam ją, taki tunel robię z folii bąbelkowej na noc. Taką podwójną warstwę daję, żeby mi tutaj nic nie zmarzło. Kochani, czas pieczenia serniczka dobiega końca. Próbuję to uchwycić jak najlepiej potrafię, ale on tak, przy bokach jest lekko zarumieniony, dół jest lekko zapadnięty i taki jeszcze jakby wyraźnie niedopieczony. Ja wiem, że serniki, one mogą sobie nabrać jeszcze z tego swojego kształtu po upieczeniu i za minutę kończy się przepisowy czas pieczenia, ale chyba mu dołożę jeszcze z 5 minut, co myślicie? Się chyba nic nie stanie. No dobra, widzę, że zaczyna się też rumienić trochę na środku, bliżej środka, więc ze 3 minuty chociaż. Zobaczymy, co będzie, to będzie. Wyłączę i zostawię, nie będę otwierać drzwiczek. O, czas minął. To ja mu jeszcze... No dobra, 4 minuty dołożę. I wyłączę i zostawię go, no tam co najmniej, taki wiecie, przez pół godziny nie będę otwierać jeszcze piekarnika. Kochani, serniczek właśnie wyłączyłam i postanowiłam sobie zrobić takie, wiecie, popołudniowy chillaucik z kawką na moim mini balkoniku, to znaczy przy balkoniku, no ale jak się nie ma, co się lubi, co się lubi, co się ma, prawda? Takie chwile nie zdarzają się co dzień, żeby była tak piękna pogoda, a ja po prostu uwielbiam, wiecie, jak taki ptaszek gdzieś przeleci, coś się dzieje, więc chwilkę do Was ponagrywam i na pewno zanurzę się gdzieś tam w książkę. Słuchajcie, ale w dzisiejszym vlogu chciałam poruszyć taki temat i jestem bardzo ciekawa Waszych opinii. Piszcie proszę w komentarzach na temat jakości produktów. Szczególnie takich produktów, jeśli chodzi o odzież i obuwie. Słuchajcie, ja nie wiem, czy ja po prostu mam jakiegoś takiego pecha, czy tak już jest skonstruowana produkcja wszystkiego, że właściwie każda zakupiona rzecz jest co, stracona na gwarancję? No chyba nie.
Wiecie co, każdego roku, znaczy może nie każdego, ale jak przychodzi taki sezon zimowy i przychodzi ten czas, kiedy trzeba na przykład kupić kurtkę zimową. Ja nie ukrywam, że ja dla siebie, to ja takiej kurtki zimowej każdego roku nie kupuję. No umówmy się, jakoś tam drastycznie, no dobra. Poza tym momentem, gdzie tam waga mi spadła i kurtka z zeszłego roku trochę wisiała, no ale dobra, to już tam pomijamy. Nie zmieniam się specjalnie w wymiarach i zazwyczaj noszę kurtki wielosezonowo. I bardzo zawsze chciałam kupować i kupowałam kurtki, które w moich planach miały mi wystarczyć na 2, nawet 3 sezony, a może nawet jaki był, wiecie, jakiś taki fajny model, to i dłużej. Albo dać po prostu im drugie życie. No i słuchajcie, drugi rok z rzędu miałam na przykład, to jest tylko przykład takiej kurtki, ale wrócę jeszcze za chwilę do tematu innego produktu, gdzie słuchajcie, kupiłam kurtkę w sklepie, myślę takim, znaczy na pewno znanym, nie będę wymieniała marki, nie chcę tutaj robić jakby, wiecie, antyreklamy ani niczego takiego. W każdym razie kurtka kosztowała taka półsportowa, widzieliście mnie na vlogach tych zimowych, taką czerwoną kurtkę miałam, kosztowała 500 zł. Ja wiem, że to może nie jest cena jakaś nie wiadomo jaka, ale umówmy się, no jakby średnio przeciętna rodzina miała kupić, nie wiem, każdego roku dla każdego członka kurtkę, samą kurtkę tylko za 500 zł, no to jakiś to wydatek jest. W każdym bądź razie kurtka miała nie przepuszczać wody, na czym mi zależało, bo wiecie, ja i te moje kijki i tak dalej, mówię, dobra, w tym roku nie będę cudować, nie będę chodzić, u nas jest tak zwana giełda, nie będę kupowała tak zwanej kurtki spod płota, tylko kupię sobie coś porządnego, coś takiego, wiecie, trochę uniwersalnego, że będzie mi jakby do wielu stylizacji pasować. No i słuchajcie, przewrażliwiona tym, że no powinniśmy jednak tą odzież prać zgodnie z tym, co mówi nam metka. No oczywiście tak zrobiłam. Na 30 stopni tam, wiecie, nawet tam chyba była gdzieś wzmianka o prędkości wirowania, więc w ogóle jakaś totalnie, wiecie, totalnie niska. No i wyciągam kurtkę, a ona po prostu, słuchajcie, skulkowana. Jak nie w jedno miejsce, to w drugie. W tych przeszyciach takich, wiecie, ta cała taka, to wypełnienie tej kurtki, po prostu porobiły się z tego takie kulki. Oczywiście jakby sparzona zakupami i nie tylko, znaczy ogólnie patrząc na jakość odzieży, zaczęłam chomikować paragony. Ja raczej należę do takich osób, które niespecjalnie się wychylają, jeśli chodzi o jakieś, wiecie, roszczenia i tak dalej. No ale mówię, kurczę, no przecież to są moje ciężko zarobione pieniądze, nasze. No i postanowiłam tą kurtkę zareklamować. A zostawiłam paragon od tej kurtki, bo rok wcześniej kupiłam w tym samym sklepie bluzę dla mojego męża, która kosztowała blisko 300 zł. I słuchajcie, też prałam zgodnie z zaleceniami, a bluza miała takie odblaskowe jakby naprasowanki, takie detale. Wyobraźcie sobie, że po prostu one w tym praniu w połowie poodchodziły, jakby sprały się, wyciągnęłam, była taka ciapciowata już, słuchajcie, więc no ale wtedy paragonu nie miałam, no mówię, no trudno. No ale teraz postanowiłam tą kurtkę zareklamować. Reklamacja została rozpatrzona w ten sposób, że mogłam sobie kupić w tym sklepie coś o równowartości tej kurtki, więc poszłam grzecznie i mówię, że wie pani, no niespecjalnie zależy mi na tym, żeby w tej chwili kupować na siłę bluzę, bo jest zima, a ja potrzebuję kurtkę. Z racji tego, że to był praktycznie jeden z dwóch modeli, ale ten drugi różnił się tylko długością tej kurtki w tym sklepie, pani kierownik podjęła decyzję, że odda mi pieniążki. No i słuchajcie, to było jakoś na początku lutego, w marcu. Myśmy kupili mojemu synowi z końcem zeszłego roku obuwie, które nie tyle, że się odkleiło, ono po prostu popękało na czubkach. Buty też kosztowały ponad 500 zł, słuchajcie.
Bo jakby no mam gdzieś to z tyłu głowy, że jak już kupić temu dziecku to coś porządnego, noga już też wiadomo troszkę mniej mu rośnie, bo to już taki wiecie laczek 43, no ale no z takim zamiarem chociaż na rok. I te buty po prostu na czubkach popękały. Więc mając paragon, oddałam do reklamacji. Tutaj z kolei reklamacja została odrzucona. Pani przy kasie mówi, bo ja mówię, że nie zgadzam się z tym, bo po pierwsze została źle rozpatrzona, nie było podpisu osoby, która tą reklamację rozpatrywała, nie było, słuchajcie, oni w ogóle napisali, że to się rozkleiło, a to się nie rozkleiło, to popękało. No, a ta pani przy kasie mówi, że oni jakby odwołań nie przyjmują do reklamacji, i jak bardzo chcę, to przez rzecznika praw konsumenta. No i ja właściwie, wiecie, taki człowiek raczej spokojny, myślę sobie, w pierwszej chwili mówię, dobra, nie? Zrobię wywiad, gdzie co i jak i zobaczymy. Ale potem to był taki gorący okres, bo to było na chwilę przed wyjazdem naszym do Niemiec. Myśmy tam przecież z Kubą kilka dni byli, potem przyjechał mój mąż, były święta, moje urodziny, dużo się działo. No i mój mąż wyjechał, ja sobie myślę, a tam pies pogrzebany, wywalę chyba te papiery, te buty, a odbierając te buty z reklamacji, wiadomo, no nie pozwoliłam na to, żeby dzieciak chodził w dziurawych butach i kupiliśmy drugie buty. Równie drogie, no dla mnie one są drogie, umówmy się, ja wiem, że są buty 1000, 2, 5 i więcej, no ale wydatek na buty rzędu 500 zł, no jednak jest już jakimś wydatkiem, mając dwójkę dzieci, no to wiecie. No ale koleżanka jedna mówi, kurczę, czemu nie chcecie się iść tam do tego rzecznika i tak dalej. Ja mówię, w sumie co mi zależy. No i kontaktowałam się z panią rzecznik u nas w mieście, która jakby tutaj, jej nawet zdjęcia wysłałam, wiecie, bo mówię, może ona stwierdzi, pani Moniko, no rzeczywiście ta reklamacja została rozpatrzona źle. No i rzeczywiście pani rzecznik po rozpatrzeniu tego mojego wniosku, sprawy, opisu, słuchajcie, no przyznała mi jakby rację, że są podstawy, aczkolwiek rzecznik praw konsumenta nie jest adwokatem, a jest jedynie mediatorem. Oni w ogóle w uzasadnieniu napisali mi, że but narażony na wysoką eksploatację, słuchajcie, był na pewno, poczekajcie, przyniosę wam to i przeczytam ten fragment, który wydaje się dość ciekawym fragmentem, jeśli chodzi o decyzję reklamacyjną. Momencik. W protokole reklamacyjnym napisali, że występująca w towarze wada to jest rozklejenie przedniej części obuwia. Zaznaczam, nie jest to rozklejenie, jest to pęknięcie, dosłownie pęknięcie materiału nad podeszwą. Nie istniała w chwili wydania towaru, to jest oczywiste, a jej wystąpienie jest spowodowane przyczyną tkwiącą w towarze w chwili jego wydania. Wystąpienie wady jest spowodowane wyłącznie przez konsumenta. Reklamowane obuwie zostało wykonane zgodnie z normami produkcyjnymi z użyciem materiałów o odpowiedniej jakości. Obuwie posiada widoczne ślady intensywnej eksploatacji oraz przemoczenia, co przyczyniło się do osłabienia i uszkodzenia spoin klejonych. Zaznaczam, wada. Nie chcę wam pokazywać tego obuwia, bo byście od razu widzieli, jaka to jest marka, ale bardzo znana. No i co przyczyniło się do osłabienia i uszkodzenia spoin klejonych. Doprowadziło to do rozklejenia przedniej części obuwia. A ja w odpowiedzi, no wiecie, musiałam jakby wypunktować, co przytaknęła i przelała to na papier pani rzecznik praw konsumenta. Napisałam, że kupujemy obuwie po to, by je nosić. Producent daje nam 24 miesiące gwarancji na nie. Tutaj wada wystąpiła po około 6 miesiącach. Nie były to jedyne buty, z jakich użytkownik korzystał. Dziwne byłoby chodzić w tym samym obuwiu latem i zimą. Dosłownie tak napisałam, no bo banalnie. Tutaj odniosę się do stwierdzenia o intensywnej eksploatacji. Kupując obuwie tej, zaznaczyłam z dużych liter, marki, nikt nie informował choćby przy zakupie, że mamy nosić w plecaku drugą parę obuwia na zmianę w przypadku, gdyby zaczął padać deszcz. Stwierdzenie, że buty posiadają intensywne ślady eksploatacji oraz przemoczenia, uważam za kompletnie bezzasadne. To niemal brzmi jak
kupiła Pani buty, ale żeby nic się nie stało, proszę ich nie nosić. No, nie wiem, czy się tu ze mną zgadzacie, ale tak to w moim odczuciu zabrzmiało. Poza tym reklamacja moim zdaniem została rozpatrzona nieprecyzyjnie, gdyż w obuwiu nie doszło do rozklejenia przedniej części obuwia, a do pęknięcia, przerwania materiału, z którego obuwie zostało wykonane. Słuchajcie, tutaj mam jeszcze dwie strony jakby opinii Rzecznika Praw Konsumenta o wszystkich nieprawidłowościach źle rozpatrzonej reklamacji. Więc no, dostałam już odpowiedź na to nasze odwołanie. W jednym zdaniu, i to mailem, słuchajcie, przysłali mi odpowiedź, że oni podtrzymują pierwotną decyzję reklamacyjną. Oczywiście kolejnym krokiem byłaby sprawa w sądzie. Ja szczerze mówiąc nie mam ani na to siły, ani ochoty, ani czasu, żeby się po jakichś tam sądach walać. I myślę, że być może robię błąd, bo ludzie po prostu odpuszczają. Nie chcą sobie zawracać głowy. Czekajcie, bo samolocik znowu. Ludzie nie chcą sobie zawracać głowy, przysparzać jakichś tam, wiecie, dodatkowych, nie wiem, wizyt w sądzie i tak dalej za 500 zł. No ale pewnie są tacy, którzy to robią. Ja na to nie mam, szczerze mówiąc, chyba jednak na tyle nerwów. Powiem Wam, że nagrywam to, ponieważ chciałabym Was prosić, żebyście w komentarzach napisali mi, jakie jest Wasze zdanie. Czy Wy na przykład, kupując rzecz markową, kupujecie ją dlatego, nie dlatego, że jest, wiecie, napis, tylko po prostu chcecie się tą rzeczą cieszyć długo, korzystać z niej, żeby spełniała Wasze normy jakościowe, nie wiem, żebyśmy po pierwszych 5 minutach, wiecie, nie mieli na przykład w odzieży plam po sam pas. Czy lubicie, czy wolicie kupować jednak taką odzież, powiedzmy, częściej, a dużo tańszą, dużo no gorszej chyba, tak mi się wydaje, albo to jest już przereklamowane, słuchajcie, no nie potrafię tego zrozumieć, no bo się okazuje, że kupujemy, wiecie, dobre gatunkowo rzeczy, przynajmniej tak nam się wydaje, nawet można by rzec firmowe, markowe, a i tak się okazuje w przeciągu pierwszych, nie wiem, 3-6 miesięcy, że to był jeden wielki bubel, który albo po pierwszym praniu nie nadaje się do kolejnego, że tak powiem, eksploatowania, noszenia, albo buty rozpadają nam się, a firma jest tak duża, że dobra, w jednym zdaniu weź jej tam napisz, bo nawet, słuchajcie, co jest bardzo mocno wytłuszczone, nie ma na tej decyzji, kto rozpatrywał tę reklamację. To było jedno z pierwszych pytań, jakie zadała mi Pani Rzecznik Praw Konsumenta, kiedy do niej zadzwoniłam. Więc wiecie, no szczerze mówiąc nie chce mi się chyba i chyba odpuszczę, aczkolwiek jest to taki bezterminowy, nie ma jakiegoś takiego wielkiego terminu. I zastanawiałam się jeszcze, czy sobie do tej Pani Rzecznik nie zadzwonić, to jest świeża sprawa. Ona pewnie tą decyzję też gdzieś tam dostała, bo tam było nawet, że firma, do której się odnosimy, musiała odpowiedzieć w ciągu 14 dni pod że tak powiem, pozorem, nie pozorem, tylko pod karą grzywny. Tam chyba 2000 minimum to było w stosunku, gdyby nie odpowiedzieli na to. I powiem Wam szczerze, że naprawdę byłabym wdzięczna, gdybyście wyrazili swoją opinię. Ja na przykład cenię sobie produkcję polską, naszych polskich producentów, ale przestaję powoli ufać, czy to wszystko jest po prostu tak proste, tak skonstruowany jest świat, że nie wiem, kupują to gdzieś, czytaj pewnie w Chinach, przemetkowywują. Myślę, że no nie wiem, szukam odpowiedzi. Szukam też odpowiedzi, jak Wy, jako konsumenci, my, jako konsumenci, jakiego produktu oczekujemy? Czy jesteśmy w stanie zapłacić więcej, ale mieć gwarancję dobrej jakości? Czy jednak wolimy, mówię to o wszystkich, nawet o sobie, ja nie ukrywam, że to nie jest tak, że wiecie, ja tylko chodzę i kupuję markowe rzeczy. No nie, absolutnie nie, ale
wiecie, ja jeśli chodzi o odzież, to muszę dotknąć i to się jednak gdzieś tam wyczuwa. Czy wolicie po prostu kupować sobie częściej, wiedząc, że dana bluzka, swetr, cokolwiek, no jest narażona na dużo szybszą eksploatację i nie takie, że tak powiem, warunki jakościowe, czy nie na taką jakość. Bierzecie to jakby przy zakupie takiej tańszej odzieży pod wzgląd. Dajcie, bardzo Was proszę znać w komentarzach. Ja sama jestem, że tak powiem, młodym przedsiębiorcą, który gdzieś tam raczkuje w dziedzinie, wiecie, jako sprzedawca. I szukam tych odpowiedzi. Rozmawiam z dostawcami, z hurtownikami, z producentami. No nie dzieje się dobrze, powiem Wam szczerze, że nie dzieje się dobrze. Rynek polski, ten taki, jeśli chodzi o produkcję odzieży szczególnie, no jest, co u niektórych, w czarnej, nie? I powiem Wam, że bardzo, bardzo interesują mnie Wasze opinie, więc dajcie koniecznie znać w komentarzach, co Wy myślicie. Ja lubię i jakby walczę z każdym rokiem z tym, że jednak, tak jak na przykładzie kurtki, butów, wolę kupić coś firmowego, coś dobrego, ale mam wrażenie, że te firmowe, one już nie są takie firmowe, to już nie jest taka jakoś jak kiedyś. Słuchajcie, ja pamiętam, jak miałam 12 lat. Tato i moja mama zabrali mnie do sklepu i ubrali od stóp do głów no wtedy to był taki sklep, był Lee, Wrangler, tam chyba Big Star, wszystko tak, wiecie, w jednym. Ja te ciuchy to miałam, słuchajcie, na lata. Ja po prostu, no wiadomo, tam z jeansów człowiek potem wyrósł i tak dalej, ale one się ani nie spierały, ani tam nic się nie kurczyło. Koszulka, wiecie, jak była w szwach, tak była w szwach, a nie, że wiecie, po jednym praniu na plecach się dwa szwy schodzą. A teraz mam wrażenie, że mimo tego, że płacimy dużo pieniędzy, to jednak te normy jakościowe mocno odbiegają od tych, które powinny być zachowane. No. Także taki temacik chciałam dzisiaj podjąć z Wami. O Jezu, jak jest cudownie. Słuchajcie, ja tak kocham słoneczko. Nie jestem jakimś takim bardzo mocno zapalonym, wiecie, miłośnikiem takiej żarzuwy, lampy, także leżę godzinami. Nie, bo ja raczej jestem z tych takich, wiecie, białasków i ja szybko jestem czerwona, zapewne już wieczorem nie będę widziała na twarzy, ale lubię, czasami lubię posiedzieć w takiej, wiecie, ciszy, wiecie, telewizora naprawdę już kilkanaście dni praktycznie w ogóle nie włączam i tak się, słuchajcie, przyzwyczaiłam, że już właściwie totalnie w nocy też śpię bez niego, z czego się bardzo, bardzo, bardzo cieszę. No, dobra, to co? Czuję, że mi tak mocno w ustach i słońce i chyba tą kawę zamienię jednak na tą szklankę wody. No, chwilę sobie poczytam książkę, zajrzę do sernika, zrobię tą polewę. Z racji tego, że on musi odstać te swoje 8 godzin. Nie będę na siłę dzisiaj zgrywać vloga, zgram go dla Was jutro. Jak go ukroję, to zobaczymy, co tam z tego wyszło. Pachnie ładnie. Konsystencja surowa była spoko, więc no, zobaczymy. Zastanawiam się tylko, bo polewa tam ma być dwie łyżki śmietany, tak? I nie, 40 gramów chyba śmietany gęstej i dwie łyżki tego mleczka kokosowego. Przecież to się w ogóle nie zsiądzie. To chyba będzie takie, jak mi coś będzie nie pasowało, to ściągnę i obleję białą czekoladą. Też będzie dobrze. Dobra. Idę po wodę, biorę moją książkę i popołudniowy chillout. A, muszę jeszcze babci obiad zanieść. No, i wtedy będę miała czas dla siebie. Witam Was, kochani, w kolejnym dniu i mała aktualizacja serniczka. Posypałam go na górze, słuchajcie, delikatnie startą białą czekoladą, no bo wyciągałam go, wiecie. Zrobiłam w ogóle polewę, kiedy był jeszcze w tej formie, a forma była nieotwierana, więc wygląda ładnie. Jest już nadkrojony, bo Kubuś bardzo chciał posmakować. On już poszedł do szkoły, ja jeszcze go nie smakowałam, ale zaraz zrobimy test smaku.
Kochani, serniczek po przekrojeniu wygląda tak. Ładnie się prezentuje. Ukroiłam sobie taki niewielki kawałeczek. Później dokończę właściwie tylko na potrzeby tego filmu. Posmakuję sobie tutaj. A później sobie na spokojnie po południu zrobię kawkę i na pewno zjem. I powiem Wam, że bardzo smaczny. I nie jest słodki. Jest kokosowy, fajny, ale nie jest słodki. Samego cukru przecież dawaliśmy tam chyba 70 gramów tylko. Fakt, że było tam jeszcze domieszka białej czekolady. Ale powiem Wam, że naprawdę, jeżeli lubicie kokosowe smaki, to takie coś innego. I fajnego. Słuchajcie, nie wychodzi on duży. Jak widzicie, nie jest jakiś tam mega wysoki. Ale jest naprawdę, naprawdę spoko. Dobra, dziubaski. Na tym będę kończyć dzisiejszego vloga. Mam do załatwienia dzisiaj dwie ważne sprawy, dlatego zaraz się szykuję i biegnę i ogarniam. Pamiętajcie o łapce w górę. Kto jeszcze tego nie zrobił, to zachęcam do subskrypcji. Będzie mi bardzo, bardzo miło. To jest dla mnie taki mega motywator, żeby jednak nagrywać. I kochani, piszcie w komentarzach to Wasze zdanie takie. Kupować tańsze produkty, a częściej, czy jednak wolicie takie naprawdę jakieś porządne markowe, a rzadziej, czyli no to pewnie będzie taki, ci, którzy będą podchodzili do tematu w ten sposób, to taki, wiecie, namiastka takiego minimalizmu. Dobrze, kochani, żegnam się, do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa, pa!